Piesi chrześcijanie to e, nieraz zachęcali się nawzajem, mówiąc Niotis sauton po grecku, czyli chrześcijaninie, poznaj samego siebie. Ale zaraz dodawali, bo w ten sposób poznasz Chrystusa. Jakby e, jeśli sami staniemy się przedmiotem zainteresowania się sobą, to, to nie będzie ciekawe, to będzie bezcelowe. Co z tego? że się dowiem, kim jestem? Co z tego, że się skonfrontuję z głęboką prawdą o sobie samym? Co z tego, że ktoś mi otworzy dostęp do samego siebie, podaruje jakiś password, jakiś klucz dostępu i dowiem się, kim tak naprawdę jest Robert, kim tak naprawdę jestem, co ja z tą wiedzą zrobię? Niektórzy się tego boją. Myślą, że Boże, gdybym się dowiedział wszystkiego o sobie, to może bym wyskoczył przez okno, może bym nie mógł wytrzymać tej prawdy. A także boimy się, że jakaś prawda też wyjdzie na jaw, że ktoś drugi dowie się, jaki jesteś. Dlatego bardzo pilnujemy się, żeby nasze życie osobiste, intymne nie, nie wyszło na jaw. Jezu, co by to było, gdyby ktoś nas kiedyś przyłapał na jakimś najgorszym, najbardziej wstydliwym, najbardziej kompromitującym fragmencie naszego życia. Gdyby nas wtedy wywleczono na środek, postawiono, pokazano nam wszystkie nasze podłości, nasze złe myśli, nasze okropieństwa, które nam przychodziły do głowy. Gdyby ktoś chciał zdemaskować to wszystko, co robiliśmy pod przykryciem, pod osłoną, przekonani, że nikt sobie nie zdaje sprawy, że nikt nas nie widzi, co by to było? Właśnie coś takiego się wydarzyło w Ewangelii pewnej kobiecie. Nawet nie wiem jak ma na imię. Wiemy tylko, że to była kobieta pochwycona in flagranti. Na y, uczynku. Prawdopodobnie to był y, albo zdrada małżeńska, albo y, seks poza pozamałżeński, albo seks przygodny, albo za pieniądze. W każdym razie, no coś bardzo wstydliwego, bardzo kompromitującego. Zostaje wywleczona, postawiona na środek. Postawiona przed plutonem egzekucyjnym ludzi, którzy nią pogardzają, w tej chwili będą się sycić, będą ją potępiać, będą sobie poprawiać swoje dobre samopoczucie, będą tym bardziej czuć się porządni i uczciwi, bo mają wreszcie tę, na którą można wszystko zrzucić. Zosta zostaje ta kobieta postawiona przed Jezusem. Bo przy okazji, ludzie, którzy E, potępiają, którzy e, 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 lekceważą tę kobietę, postanawiają przy okazji także postawić w kłopotliwej sytuacji samego Jezusa. Stawiają tę kobietę na środku i mówią, Panie, dopiero co pochwyciliśmy tę kobietę na cudzołóstwie, a w prawie Mojżesza, czyli w Słowie Boga, w takiej sytuacji. Słowo Boga każe taką kobietę osądzić i ukamienować. A ty, co, a ty co powiesz? I teraz próbują nastawić pułapkę na Jezusa. Bo jeśli Jezus powie, no, no to w takim razie, jeśli prawo Boże tak mówi, no to ukamienować. No to wtedy mu powiedzą, wyciągną, udowodnią niekonsekwencję. No tak, a przecież wczoraj jeszcze mówiłeś o miłosierdziu wobec grzesznika. O tym, że twój ojciec nikogo nie osądza? A jeśli postawi się w sytuacji jej obrońcy i powie, za kogo wy się macie, nie wolno tej kobiety dotknąć, no to co? Tak samo postawi się przeciwko prawu Bożemu, no to w takim razie wyjdzie, że jest fałszywym prorokiem, że nie jest żadnym synem Bożym, że przecież jeśli Bóg mówi nie cudzołóż, no to co? Ten, ten przyszedł jakiś liberał, który w tej chwili będzie interpretował i zafałszowywał słowo Boga. Nie chcemy takiego. A Jezus w tej sytuacji nic nie odpowiada, tylko pochylił się i zaczyna pisać po ziemi. Na początku ci oskarżyciele być może byli tak bardzo podnieceni tą sytuacją i, i chęcią uzyskania celu, który powzięli, że nawet nie zauważyli tego. Tak jakby naciskają dalej na Jezusa i mówią, no, y, ale. Y, Prawo nakazuje kamienować, co ty czynisz. I wtedy Jezus wstał i powiedział: No, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, to niech pierwszy rzuci kamieniem w tę kobietę. I tu nagle zaskakujący efekt. Tego się nikt nie spodziewał, dlatego że wszyscy rozeszli się. Jakby wszyscy stracili już chęć kontynuowania tej sceny, uczestniczenia w tym zdarzeniu. Ono stało się dla wszystkich niewygodne. Ewangelista zauważył, że poczynając od starszych, czyli od tych, którzy mają najwięcej doświadczenia życiowego, tych najmądrzejszych, poczynali wszyscy opuszczać ten plac. Został tylko Jezus i kobieta. Co się wtedy stało? Bo Jezus ewidentnie nawiązał do Księgi Prawa, do tory żydowskiej, która mówiła, że kto pierwszy... Jest świadkiem cudzołóstwa, ma prawo rzucić kamieniem, ma prawo osądzić. Tyle, że Jezus nie zacytował dokładnie odpowiedniego fragmentu z Księgi Kapłańskiej, tylko jakby zmienił warunki gry. Nie powiedział, kto zauważył, kto był świadkiem, tylko kto jest bez grzechu. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Mało tego, dalej zaczął pisać po ziemi. Pomyślałem sobie, że dla tamtych ludzi, mimo że mieli ochotę bardzo potępić tamtą kobietę i jakby zrzucić na nią winy całego społeczeństwa, to w tym momencie ten gest pisania po ziemi musiał do nich w szczególny sposób przemówić. Co się wtedy mogło dziać? Zastanawiałem się, co Jezus zaczął wypisywać na ziemi. Ktoś. Zasugerował, że być może Jezus wypisywał przykazania Boże. No ale to być może nie wyjaśnia do końca tej sceny. Ktoś inny mówi, być może Jezus zaczął wypisywać grzechy tamtych ludzi. No ale Jezus nie był moralistą. On by tak nie postąpił. Nie odbijałby piłeczki. Bo wtedy by się postawił w sytuacji kogoś, kto gra w tych samych rozgrywkach. Typu. Kto bardziej winien, i kto, komu bardziej należy się oskarżenie. Mnie najbardziej przekonuje pewien fragment z księgi proroka Jeremiasza, który odnalazłem, który mówi coś takiego, że imiona sprawiedliwych, tych, którzy służą Bogu, będą wpisane do księgi życia i pamięć o nich nigdy nie wygaśnie. Natomiast imiona tych, którzy pogardzili Bogiem i Jego nauczaniem, Będą wypisane w prochu ziemi, nadciągnie wiatr, ich zmiecie, ich imiona zostaną zapomniane. Być może ten gest przemówił całym tym proroczym przesłaniem do tamtych ludzi. Oni sobie zdali sprawę, w jakim położeniu się postawili. Postawili się w roli oskarżyciela grzechów, które być może rykoszetem padnie na nich. Kim jesteś, żeby osądzać drugiego człowieka? Kim jesteś, żeby pomstować na kogoś drugiego, żeby stawiać się w sytuacji kogoś lepszego? Oni zobaczyli się radykalnie w, poza jakąkolwiek drogą prawdy, poza jakąkolwiek drogą życia. W kościele pierwotnym mistrzowie życia duchowego mówili, że są trzy postawy, które Płoszą z naszego życia ducha świętego. Pierwszą to jest osądzanie drugiego człowieka. Drugą to jest szemranie przeciwko życiu. Trzecią natomiast to jest gorszenie się grzechem własnym bądź cudzym. Jeśli któraś z tych postaw zaczyna w nas dominuje, dominować, to duch święty nie jest w stanie wytrzymać tego klimatu, tej atmosfery, tego zakwaszenia, tej, tej hipokryzji. I dlatego czujesz się jakby wypchnięty z naszego życia, i człowiek wtedy jest sam, pusty, pozbawiony łaski Boga. Być może właśnie wtedy to zadziałało, że Jezus nie tylko zawalczył o dobro tej kobiety, ale przy okazji zawalczył także o dobro tych, którzy chcieli przejść przez ten epizod, przez tę scenę, niedotknięci. A Chrystus robi wszystko, żeby każdego dotknęła łaska. I tych, którzy cierpią z powodu upadku, kompromitacji w życiu, i tych, którzy ustawiają się w roli bezpiecznych sędziów. Łatwo jest siedzieć na fotelu, na kanapie, zmieniać kanały telewizyjne i osądzać innych ludzi i samemu czuć się dobrym i bez zarzutu. Być może sytuacja tego na kanapie jest o wiele gorsza niż tego, który się skompromitował. Bo są pewne grzechy, które bardzo bolą. I one powodują, że chcemy szybko wrócić do Boga. I takie grzechy nieraz z grzesznika czynią świętym. Natomiast święta Teresa Wielka mówiła, że wiecie, jaki jest najgorszy grzech, jakiego człowiek może się dopuścić? I to wcale nie jest ten grzech, który w tej chwili ci przychodzi do głowy. Ona mówiła, że najgorszym rodzajem grzechu, którego się dopuszczamy, to jest ten grzech, którego gdy go popełniamy, to go nie widzimy. Najgorsze to są grzechy przeźroczyste, do których żeśmy się przyzwyczaili, do których popełniania sobie dajemy prawo. I wtedy już sumienie nie reaguje i serce wtedy nie boli. Och, myślę, że byłoby bardzo źle, gdybyśmy przeżywali te rekolekcje wielkopostne i żeby one się nie zakończyły właściwym finałem. To już jest prawie końcówka. Zbliżamy się już do Wielkiego Tygodnia. Jeśli zatrzymamy się tylko na rozważaniach, zatrzymamy się w ten sposób tylko na gadaniu, potrzeba, żeby coś ważnego, konstruktywnego teraz się stało. Kiedy człowiek jest najbardziej prawdziwy? Kiedy najbardziej jesteśmy autentyczni? Kiedy padamy na kolana przed Bogiem? I kiedy możemy powiedzieć, wyrazić największą prawdę o sobie samym: Jestem grzesznikiem. Ten wielki poz nie będzie miał żadnego sensu. Te rekolekcje będą też pozbawione sensu. I Ewangelia po raz kolejny, być może, stanie się pięknym aforyzmem, ale y, po raz kolejny bezpłodnym w naszym życiu, jeśli to nas nie doprowadzi do łaski skruchy jeśli to nas nie doprowadzi do konfesjonału. To jest bardzo ważne. Kościół zawsze mówił, przynajmniej raz w roku, skorzystaj z Bożego Miłosierdzia. Idź do spowiedzi, uderz się w piersi, stań przed Bogiem w całej swojej prawdzie. Być może kiedyś, jak będziemy widzieć panoramę naszego życia, okaże się, że te momenty, kiedy żeśmy skruszeni padli na kolana przed Bogiem, mówiąc, zgrzeszyłem, okażą się najbardziej cenne i wartościowe w naszym życiu. Cenniejsze od naszych osiągnięć i od bycia za to oklaskiwanymi. Kiedyś przyszedł do. Świętego Jana Bosko, jeden człowiek, i mówi: O, już nie pamiętam, kiedy byłem u spowiedzi. A Jan Bosko pyta, ale mniej więcej tak sobie przypomnisz, kiedy byłeś u spowiedzi? No, to są całe lata. Już powiedzmy, że to były la, lata temu. I ten człowiek się wyspowiadał, jak potrafił. I Jan Bosko na koniec mówi: Dobrze, to się wyspowiadałeś. Za pokutę teraz wpłacisz tysiąc euro. On mówi, jak to? Jakie tysiące euro? Ja słyszałem, że przecież sakrament pokuty, spowiedź w kościele jest za darmo. I wtedy Jan Bosko spojrzał na niego i mówi, mimo, że o tym wiedziałeś, czekałeś tyle lat. Liczy się dzisiaj. Dzisiaj Bóg przechodzi i dzisiaj jest łaska dla nas. Nie odkładajmy tego, co jest w życiu najważniejsze. Zwłaszcza nie odkładajmy na przyszłość spotkania z Bożym Miłosierdziem. Kobieta nikt cię nie potępił? Pyta Jezus, nikt, panie, ja ciebie też nie potępiam. Idź, ale nie wracaj do grzechu. I znowu zero moralizmu. Jezus nie mówi, nie wolno ci zgrzeszyć. Nie. Tylko uważaj, bo jeśli następnym razem upadniesz, być może mnie już nie będzie blisko ciebie i zostaną tylko twoi oskarżyciele.